Tak jak powiedział Viktor Orban, popieramy Ukrainę, mimo że oni prowadzą politykę przeciwko nam. Tam akurat wiemy wszyscy o tych ukraińskich marynarzach, których Rosjanie wzięli do niewoli, o polskich studentach. Studentów we Lwowie już wypuszczeni zostali. I dlaczego ciągle, cały czas grylują się te fejki, że niby to Ukraińcy nacjonaliści, brali udział uczestniczyli w tłumieniu powstania warszawskiego. Które te powstania krwawe, warszawskie, męczeńskie trudy Polaków w powstaniu warszawskim samo z siebie stłumiło przez rząd, zarząd tego powstania nieudolnego, absolutnie. I zerem dyplomacji. Nuль, zero. Nieudolność, całkowita. Dlaczego to rozpędza się ten fake, to oszustwo, to kłamstwo? Dlatego, żeby cały czas w polskiej polityce, w parlamencie zasiadali te same, takie same nieudolne, ultra niby to prawo centrystki lub prawo ultraradykalne, chóralne, różne. Różne te żydowskie, komuchowskie gówno, które nazywa siebie prawicą polską, ultraradykalną. I nawet nie tych Żydów, które nawet, które judaszy, ale ci, którzy przeciw księżników, tych, którzy zabili Chrystusa. Tam są swoje branże, tam też swoje gwałęci, branże normalnych i nienormalnych Żydów. Krótce mówiąc, dlatego, żeby rabować Polskę i przedstawiać Polskę w świetle idiotycznym. Dlatego, żeby Polacy cały czas wybierali jeszcze gorszy, jeszcze drugi taki samy idiotyczny lewacki zarząd. Od rozbioru do rozbioru, jak śpiewa Jan Pietrzak, nasz rodowód. To nie prawica w Polsce, to tchórzy, kłamcy i idioci. Chory ludzie, chorzy, kurde, ich leczyć trzeba. A nie, kurwa, zasiadają w parlamencie Polski. I razem z tym i Polska zajmuje w świecie takie samo miejsce, jak i ci zarządzaciele. Oni nic nie robią, oni nie walczą z korupcją, oni nie walczą z aferzyzmem rozkręconym, rozpędzonym w Polsce. Jak 90, tak i 2000 lata, oni z tym nie walczą. A u nas walczą, nacjonaliści ukraińscy. Oni włamują się zamiast policji w gabinety i ofisy tych aferzystów i kręcą im kark, kurwam, żeby oni nie kłamali Ukraińcom i nie okłamywali na wojnie, nie zarabiali. A w Polsce tego nie ma, bo tylko tchórzy, blin, i kłamcy, tchórzy i kłamcy, bo u nich serce takie już. Kłamców i tchórzów, oszustów, idiotów. I oni również, jak i ten pierdolnięty świrek, komucha, która lizała dupę w młodości swoje komuchom, i teraz zamiast pracować, ono siedzi, kurwa, i wybrzmiewaje drwiny z normalnej nacji polskiej, nie z tej nacji, z której go stworzył jego pierdolnięty mózg, a z tej nacji, która zapierdala, ucieka, kurde, stąd, bo tej nacji przy takim zarządzie w Polsce, polską, przykro było mieszkać w Polsce, a oni uciekali, bo im napluć na Polskę, bo w tą Polską kierują idioci. A ci, którzy uciekają, oni nie mogą wybrać normalnych, bo nie ma z czego wybierać, kurde, już w policji nie ma komu będzie, już nie ma komu pracować i będą obcokrajowców, żeby oni tłumili powstanie warszawskie, tak, wybierali policjantów ukraińskich, tak, no, пиздец, po prostu, no, słów nie ma. I ona tam siedzi w tej studii pierdolnięty w tylu, w dupie i drwi, śmieje się. Orban, Ukraińcy, Putin, hi-hi, ha-ha. Tak, he-he, ha-ha. 96 zabitych polskich patriotów, hi-hi, ha-ha. Również z Anną Walentynowicz. Dla nich to śmieszne. I to wszystko kontynuuje i za to płaci z
podatnika polskiego z forsów, z kieszeni waszej płacze Jacek Kurski za to wszystko gówno tego pierdolniętego świra, nie Polaka właśnie, że, a idioty Rafała Zymkiewicza i jego takich samych nieudolnych pierdolniętych świrów, kurde, korzystnych idiotów i bezpożytecznych idiotów i korzystnych byli jakich idiotów z waszego podatnika, z waszej kieszeni Polacy. To ma być Polska, tak? Według was, czy według mnie, czy według kogo, Niemca, jaka Polska to ma być? Według czego? Według tego idiotyzmu. Wasza decyzja, kurde. A potem narzekałem, że bly. No a stłumili, kurde. Tam z takim zarządem, nie to co z tłumem, kurde. Ej, wziąć nie zechcą. To co leży po prostu po drodze. Wyrzucono. A tym bardziej teraz zaraz ta pseudoprawica idiotyczna objednała się z kurwinym, z kurwielem Miki. I teraz będą wysyłać z palca różne afery, różne fakty pseudohistoryczne. I dawajcie naprzód na Ukraińców, idźcie. Rzeź, odwet, dawajcie rzeź więcej, a sami kurwy będą na milionach, milionach putinowskich również siedzieć w Londynie, a wy będziecie, my będziemy, no nie my, wy, kto chce, jaki idiot chce tworzyć tam te rzeźy, odwety, różne jeszcze, ci i będą to tworzyć, a oni będą z tego mieli, kurde, forsy putinowskie, żydowskie, komunistyczne i reszta, jakie chcą forsy, z jakiego chcą źródła. A wy, my tam będziemy w krwi jeden drugiego wyczynać. Za co? Za nic. Za ich forsy. Oto ma być Polska, tak, prawicowa? Хер, пиздец просто, блядь. 21 век. То курды, чьи сами ошущи, как и были в культуре польской, российский również в Англии еще где-то там, за другом же Шепосполита, за цара, то середовиська культуры, субкультуры крадежников, кишеньковцев, та жидовская культура их поднесла. Те środowiska. I oni teraz zajmują się tym szachrajstwem kieszeńkowskim tylko w polityce już. Żeby chrześcijanie, Słowianie, Ukraińcy, Polacy jeden drugiego rżnęli, wrżnęli w krwi, tąpili. A oni z tego będą mieli forsy, bo oni chorzy. Chorzy ludzie, a wy chorzy, i my chorzy przez to, że rozpętujemy jeden przeciw drugiego nienawiść, rzeź i resztę. To kto z kogo więcej chory, chorzy? No, krucyk, kurde, nic nowego, zamiast tego, żeby walczyć przeciw jednego wroga, ideologicznego, tam, ekonomicznego, antychrześcijańskiego i resztę. Krucyk ci, paskudy. Najgorszego żydowskiego pomołu lub jeszcze byli jakiego gówna lub swego, ze swojej głowy chorej będą prowokowali, naszczuwali przez ideologiczną nienawiść, przez fejki najpierw, bo są jeszcze fakty historyczne, a są kłamstwa historyczne i oni będą rozpętywali tą gówno teraz i ludzie będą jeden drugiego rżnąć, zabijać, robić, tworzyć przestępstwo jeden przeciw drugiego. I to będziesz Ukraińcy przeciw Polaków, jeszcze przeciw kogoś tam, Białorusiny, Litwiny, Łotwy. Byli jakie na podłoże, na gruncie etnicznym, rasowym, etnicznym, byli jakim. Będą tworzyć przestępstwo przeciw jeden drugiego przez tych, którzy we władzy teraz, kurde, w parlamencie siedzą, ultraprawicowe, różne pierdolnięte kurwy, myszki, różne tam inne, winnickie, różne tam te bosaki i reszta.
przestępcy, które rozpętują przez fejki nienawiść, a potem przez medialne podniesienie, rozpętanie medialnej różnej gumna na tych kryminalnych zdarzeniach, krwi, rzezi, przestępstwo, oni będą tworzyli sobie jeszcze większy, zbierali poparcie polityczne, żeby przyjść do parlamentu i tak samo okradać Polaków, jak oni i teraz okradają, nic nie robią. PiS coś robi. Oni palią flagi unijne, żeby lewaki w przeciwieństwie tego przychodzili do władzy, a PiS na obrót te flagi mówi, że taka powinna być Polska i taka powinna być Unia, jak mówi PiS, przynajmniej ta normalna część PiS-u, nie ta chora pierdolnięta, a ta normalna, która mówi, że taką powinna być Europa, nie żadnych tam 10 prędkości, a tylko chrześcijańska na zasadach chrześcijaństwo, nie chorego nacjonalizmu i reszta tam narodowizmu, pierdolentizmu, a chrześcijańska, na zasadach chrześcijaństwa. I trzeba szanować te podstawy, te zasady. A oni palią to wszystko. I przychodzą lewaki, pedale różne do władzy. Po prostu no, nie da się opisać tego wszystkiego. Ja myślę, rozumiem, że ta króciutka logika zrozumiała Polakom. Będzie. Dlaczego pierdolnięty mózg Rafała Ziemkiewicza, Żyda komuny NDK, przyplętuje marynarzy i piłkarzy? Bo to mózg pierdolnięty, zużyty już, ale ten mózg pierdolnięty siedzi na forsy podatnika polskiego przez zarząd Jacka Kurskiego, który wypierdalać, którego trzeba już dawno. A on tam nadal siedzi. To pomyłka wielka PiS. Dlaczego on przyplętuje Orbana? Dziwku, sosku putinowsku. Dlaczego on przyplętuje? Bo on ma już zużyty mózg, ten Rafał Ziemkiewicz. Dlaczego on biednych studentów polskich nazywa studentami, a nie kibicami subkultury, które na cmentarzach Orlęt palą resy? Petardy. Dlaczego ten pampers zużyty mózgu Rafała Ziemkiewicza tak nazywa to wszystkie, odkreślam. Bo on pierdolnięty. Bo znów wracamy do Jacka Kurskiego. Pierdolnięcie plus pierdolnięcie wychodzi podwójne pierdolnięcie. I za to pierdolnięcie nie chcą Polacy głosować, a głosują kurwa za kogo? За леваку. А фашисты приходят на розбір Польски через тих пердольнєнтих пердольнєнч, помножених на кільканаще стопні. І той мозг, зужитий паскудним пердольнєнтою Рафала Ziemkiewicza, цитує Віктора Орбана, який мовить, що українці провадзом проти венгрів врожом політики. Яком? Ти витлумач людям, тебе, курва, поляці слухаєм, а ти, курва, цоєм в уші їх вкладаш. Ти пердольнєнтий швір, комуховське, жидовське, ти добре. Що ти полякам вкладаш? Яком ворожом політики права за України? Прочі венграм. Може, на обрут ти, курва, путиновська, зужита, пампер зужитий, блін. Разом зі своїм швірим дівком путиновським Орбаном вкладаєш в уста і в голову, в мозг поляків, це щоб потім на правіці голосували. Але не на такому правіці, як ти, курде. Та з порівнянням того, то, що ти нещеш, тен Рафалик, стид польської нації, то дивізія Галіція, то Швєнтощ з порівнянням того гувна, przeciw antyukraińskiego, antypolskiego, antyczłowieczego, antyprawdziwego, antychrześcijańskiego, żeby żyć w złagodzie. Ty niesiesz takie gówno, prowokujące rzeź i różne gówno przestępcy. Ty przestępca, gorsze niż dywizja Galicja, kurde. Ona choć walczyła z komunistycznym partyzanką, która prowokowała rzezie, która prowokowała zabójstwo, a potem straty,
i zagładę całej ludności, całych wsi polskich lub ukraińskich. Ona przeciw tych partyzantów, ataki partyzantów komunistycznych, NKWD-owskich przynajmniej walczyła, a ty na obrót prowokujesz to wszystko, tą zagładę, rzeź, przestępstwo, ty prowokator przestępstwa, kurwa. Jak i inni, takie same szwiry jak ty. I wszyscy szwiry, ci prowokatory rzezi, przestępstw przeciw ludności ukraińskiej, polskiej, są przestępcy. Ich trzeba wyeliminować, jak i wyeliminowała, inwigilowała dywizja Galicja, tą partyzankę, niby to radziecką partyzankę, a tak загони, отряди НКВДовські для збуження того, щоб була велика ненависть, щоб їм в Латвії було пшищ і керувати людношим, польським люб українським, щоб німці палили і вичинали тотальне місто і пші польські, і українські, то були провокатори жежі, палені, і решта одвету від хорих таких самих ідіотичних німецьких, фашистських, нацистських, атеїстичних наєстів курдів. Ні свенці, ні додач, ні уянч. Так тільки і є така логіка і провадза до того. Хцем вальчич вони. Выдирай в своем дупе пердальнентом и ищ до самообороны польски, до территориальной обороны польски, люб до войска польского, ищ, а не щеч, курва, в студии и на пензаж фейки, ненависть, гнида. Ну, власне, един хорый Кларенбах пердальнент и такий самый курско-швирский, мови же, шестоже на покладе тих барш, тих катеров, Керчі були служби українські СБУ спеціальне, то автоматично означає, що то була провокація проти Путіна, проти Російської Федерації. Ктура та федерація вже сама це зжучить того Путіна. Потім те пердалєнтий Рафал Зінкевич мовить, що українці провокують венгри, що вони вроже до венгрів, і вони воїном ідом на венгри. А то, що пердальнєнтий Орбан кнує з Путіним Nord Stream, South Stream, ружний решта гумна, то он мільче, не мові. А то, що на початку Другої війни світової українців зачали випензати брутальне, забіяч з польських жінь, тражніше. Там, де вони мешкали сетки ляд, сетки і сетки ляд, веля веков, то не була провокація, курди, жежі. Не була то провокація, от і мільчом, всі, курди. Я перділе, где ти ідеш, Польська? No, Viktor Orbán ma lepszą sytuację, ma lepszych przyjaciół, między innymi ma też za przyjaciela, teraz... Putina? Nie myślę o... Putina? South Stream na krwi smoleńskiej. 10 roku. My się nie posługujemy polityką, my się miłością posługujemy. Jak my kochamy, to my nie potrafimy kochać przez pół i tak jak Viktor Orbán. A Viktor Orbán wspiera niby to, wspiera Ukrainę tylko przez jeden warunek, że jego Amerykanie o tym zmusili, bo wjebią jemu Amerykanie spewna i ekonomicznie, i politycznie, i reszta. I znów on zostanie комуністичним пахолким, ізгоєм, ренегатом, святовим. Для того вони сфера, ніби то, сфера України скурують. І хто ми, здання? Ми вспіраємо Україну, ми кохаємо Україну через наше кохання, а не нам сром. Жигаємо на голови, а ми їх кохаємо, ми аполітичні такі. Хто ми? Хто ти? Ти цо, хто? Польська? Ні, я не лічу тебе за польське, тільки за НДСське гумно юдо-комуністичне, провокаторське, ніже пасове. І тиле, ти не поляк, ти то гумно, це я пшеличив, пшелицитував, і тиле. А як це ти не хочеш кохати українців, як ти мовиш з твоїх слов, о якимсь пердолентим коханням, девіаціоне,
dywiacja chodząca, to proszę bardzo, wyrzuć wszystkich Ukraińców z prac, niech oni jadą wciągnąć politykę niemiecką. Już właśnie i kwoty otworzyły Niemcy dla Ukraińców. Niech Ukraińcy zamiast Polski tam wchłaniają się w serce Deutschland, Überalles. Będą z Niemcami znów. Niech tak będzie, jak ty mówisz. Żadnych kochań nie trzeba. Niech będą jedną republiką, jednym narodem z Niemcami, zamiast Polaków. Tak, jak ty chcesz, kurde. I przez taką politykę, jak ty prowadzisz Zimkiewicz, Rafałek i taki samy jak i ty, i Polacy, i Ukraińcy są nie podmiotami, a tylko przedmiotami światowej polityki, europejskiej też. Bo oni zawsze w gównie, w dupie Europie, w tylku, tam gdzie ty siedzisz, oni nie są, oni tylko przedmioty. I przez taki całkowity, demagogiczny zarząd, co u nas, żydowski zarząd sprzedawczyni, co u was w Polsce, taki idiotyczny, przedmiotowy zarząd. I Polska, i Polacy zawsze są przedmiotem, a nie podmiotem polityki. Bo oni są, no, niezdolni być podmiotem przez takie nauczenie. Bo przedmiot nigdy nie nauczy podmiotu. У нього мозк працює тільки на предмет. І я не хочу, щоб поляці, українці були тацими предметами політики міжнародової, локальної, булеякої. Круце, як і кедич, тим Рафал Зимкевич писав комухам своєї молодощі дуполізні артикули. Так і зараз на тим пожьомі мозку, мозк позостав ще ніц опроч виволання. Пихи і погарди у примітивного розкладу і стану мозку у поляків, у яких є у бабч, у стажах різних там психіатричних таких, він на ніц не надає ще, тен Рафал Зимкевич. Він тільки в таким комунікаті то і може проводити те програміки. І зато він тим таким самим, як і він, подоба ще барцу. І дуже не подобається тим, які мишлянці, які мишлянь за кілька країв, спільність, за спільність християнську. Круце для мишлянців і патріотичних людей, так і бздети, то охита, ханьба і примітивізм низького вражлєва, комуністичного, комуховського, примітивного стану у подложчі, сполоченства.